Dziękuję bardzo. Małgosiu, dziękuję za wspaniałe i poruszające, ważne słowa. Powiem więcej, jeśli pozwolicie, na czym polega stawka tych wyborów, ale chcę powiedzieć stąd, z Warszawy, chcę pozdrowić przede wszystkim tych, którzy dzisiaj w Wieruszowie przygotowują prawybory i w nich uczestniczą. Chcę pozdrowić lekarzy, którzy dzisiaj przedstawiają nasz pomysł na ochronę zdrowia. Alicję Chybicką, Alicję Dąbrowską, Rajmunda Millera, Bartka Rłokowicza i Tomka Grodzkiego. Pozdrówmy ich serdecznie stąd, z Warszawy. Dzisiaj są prawybory, ale wybory za tydzień. Idziemy do tych wyborów po to, żeby wygrać. To jasne i oczywiste. Idziemy do tych wyborów po to, aby przywrócić łamaną przez Kaczyńskiego polską konstytucję. Odbudować niszczone przez Kaczyńskiego polskie państwo. Aby scalić podzieloną przez niego narodową wspólnotę. Idziemy po to, aby Polki i Polacy lepiej zarabiali, mieli się gdzie leczyć, oddychali zdrowym powietrzem i mogli wreszcie liczyć na swoje państwo. Każdy z punktów naszego programu, programu Koalicji Obywatelskiej, odbudowa polskiej szkoły, odbudowa polskiej dyplomacji i armii, stworzenie nowoczesnej ochrony zdrowia, odbudowa służby cywilnej, odbudowa i usprawnienie niezawisłych sądów. To jednocześnie precyzyjna diagnoza katastrofy, w jakiej Polskę pogrążyły rządy Kaczyńskiego. Po tych wyborach odbudujemy niezawisłe sądy, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, aż po sądy powszechne wszystkich szczebli. Odbudujemy je. Odbudujemy wszystkie sądy, do których Kaczyński i Ziobro posyłają dzisiaj swoich hejterów i swoje marionetki. Po tych wyborach odbudujemy polską szkołę i przywrócimy godność polskim nauczycielom. Po tym, jak Anna Zalewska pogrążyła cały system polskiej edukacji w chaosie, a pisowska władza upokarzała i niszczyła polskich nauczycieli, kiedy domagali się godnych warunków pracy i godnego życia. Po tych wyborach musimy naprawić polską ochronę zdrowia, bo dziś po 4 latach rządów Kaczyńskiego w szpitalach i na SOR-ach na pomoc czeka się dłużej, a umiera szybciej. Taka jest prawda. Po 4 latach rządów PiS w aptekach znów czeka się na leki ratujące życie, tak jak czekało się na nie w ostatnich latach upadającego komunizmu. W ciągu ostatnich 4 lat Polacy wielokrotnie mogli się przekonać, że ludzie Kaczyńskiego szli i idą do polityki wyłącznie dla władzy i pieniędzy. Taka jest prawda i to wszyscy widzimy. Ale to nie aparatczykom z PiS-u, tylko polskim lekarzom, pielęgniarkom i nauczycielom te pieniądze się naprawdę należały. PiS mawia dziś Polakom, że podzielił się z nimi dobrobytem, a sypnął im okruszki z pańskiego stołu, biorąc pod uwagę, ile pieniędzy ta władza straciła przez pazerność i swoją głupotę. Przestały się budować drogi, leki zniknęły z aptek. Jedyne, co urosło, to inflacja, długi szpitali i kolejki do lekarza. Mówiąc o każdej z patologii, które oglądaliśmy przez ostatnie 4 lata, używam celowo nazwiska Kaczyńskiego, bo państwo PiS tak naprawdę było jego państwem. Polacy zostali zmuszeni do życia w państwie należącym do jednego człowieka. Byli zakładnikami jego wybujałych ambicji, chorych obsesji i prywatnych lęków.
Ten człowiek ma talent do niszczenia instytucji, do dzielenia Polaków, ale przede wszystkim do wydobywania najgorszych kadr, wyszukiwania najgorszych ludzi, którzy jednocześnie byli chciwi i walczyli o siebie i dla siebie. Nie pozwolimy na to. Danej przez Kaczyńskiego władzy używali nie w służby innym, ale do niszczenia i upokarzania innych. To Kaczyński wydobył Ziobrę i pozwolił mu niszczyć polską prokuraturę i polskie sądy. To Kaczyński wydobył Jacka Kurskiego i pozwolił mu zniszczyć telewizję publiczną. Uczynić z niej narzędzie najbardziej tępej partyjnej propagandy, jakiej Polacy nie widzieli od czasów komunizmu. To Kaczyński skazał Mariusza Kamińskiego, który został wcześniej skazany na więzienie za łamanie prawa, za nadużywanie władzy i uczynił go najsilniejszym człowiekiem w państwie, ministrem spraw wewnętrznych i zwierzchnikiem wszystkich tajnych służb. Dał mu do ręki wszystkie narzędzia, wszystkie środki do inwigilacji i niszczenia Polaków. A Kamiński używa tej władzy w służbie partii, a nie państwa. Policjanci wypotują organizatorów spotkań z opozycją, przesłuchują niewygodnych dla władzy aktywistów, spisują młodych ludzi ze strajku klimatycznego, a w tym samym czasie nie dostrzegają, że szefem NIK-u zostaje człowiek, który zarabiał pieniądze dzięki kontaktom z gangsterami i sutenerami. Że w jego kamienicy przejętej w podejrzany sposób urządzany jest dom schadzek. Taki człowiek przy wsparciu służb PiS i całego państwa PiS zostaje szefem NIK-u, szefem najważniejszej instytucji mającej kontrolować działanie polskiego państwa i wszystkich instytucji publicznych w naszym kraju. Tego człowieka też wynalazł i wyznaczył Kaczyński. I przecież to on osobiście wpisał do programu PiS po wyborze pana Banasia słowa porażające. Napisał tam: NIK zyskał nową jakość, a dobór kadr na kluczowe stanowiska w państwie poza wszelką dyskusję zyskał nowy standard. Tak, to jest poza dyskusją, że całe państwo polskie ma od 4 lat nowe standardy. Standardy coraz bliższe Ameryki Łacińskiej. I nie chodzi o to tylko, że nominaci Kaczyńskiego, podobnie jak ich patron, są w pisowskim państwie ponad prawem, poza wszelką kontrolą. Kiedy Kaczyński zdecydował o ich awansie, nie muszą obawiać się służb, nie liczą się ich zatargi z prawem. Chodzi o to, że dwór Kaczyńskiego, Banasie, Misiewicze, Kuchcińscy, inne dworzanie i dwórki mają w państwie rządzić wszystkim. Mediami publicznymi przecież nie kierują się dziennikarze, tylko ludzie Kaczyńskiego. Prezesami spółek Skarbu Państwa nie zarządzają już menażerowie, tylko ludzie Kaczyńskiego. Wojskiem i polityką zagraniczną kierują już niedoświadczeni generałowie i dyplomaci, tylko ludzie Kaczyńskiego. Tak jak już prokuraturą i Trybunałem Konstytucyjnym, tak wszystkimi sądami, łącznie z najwyższym, mają rządzić ludzie Kaczyńskiego. Tego jeszcze Kaczyńskiemu brakuje. A nie łudźmy się. Taki jest plan. Jego ludzie mają też rządzić samorządami i mediami prywatnymi. Wtedy projekt władzy absolutnej zostanie w całości zrealizowany. Lojalność wobec wodza tych ludzi to jedyne kryterium. Poza tym ludzie wodza muszą być hejterami, bez zawodowego dorobku, mieć na koncie korupcję, mogą ją mieć. Mogą współpracować z komunistyczną bezpieką. Mogą mieć skandale obyczajowe za sobą. To nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie pracują dla wodza i dla partii. Nie pracują dla naszego społeczeństwa, dla narodu, dla naszego wspólnego państwa. A efekty już widać. Najniższe inwestycje prywatne od 25 lat. Oddawanie walkowerem 100 miliardów z funduszy unijnych. Klęska za klęską w obsadzaniu stanowisk Unii Europejskiej. Zardzewiałe stępki. Wirtualne miliony aut elektrycznych.
przekopana bez sensu mierzeja, wrzucane bez sensu miliardy na centralny port komunikacyjny. Zero zakupów wojskowych, tylko dla siebie kupili samoloty. A jednocześnie z drugiej strony, co mamy? Zapaść ochrony zdrowia, znów zwiększająca się imigracja, klęska walki ze smogiem. Więcej Polaków dzisiaj umiera niż się rodzi. A rządzący Polską dwór Kaczyńskiego nic nie potrafi zrobić i tak naprawdę o nic innego niż swoja władza nie dba. A przecież, dobrze to wiemy, czasy idą ciężkie. Nadciąga kryzys gospodarczy, a Polska zupełnie nie jest na niego przygotowana. Bo ci ludzie Kaczyńskiego po prostu tego nie potrafią. Dziś polityka Rosji jest agresywna, Stanów Zjednoczonych nieprzewidywalna. Tymczasem Polska ma zrujnowane sojusze europejskie, bo ludzie Kaczyńskiego nie mają o świecie pojęcia. Kolejne 4 lata niepodzielnych rządów tego człowieka uczyniłyby z Polski spaloną ziemię. Pozostawiłyby nas poza Unią, poza zachodnią cywilizacją, gdzieś między Białorusią a Rosją. Nie pozwolimy na to. Tak nie będzie, bo na to nie pozwolimy, bo po wyborach ten starszy, oderwany od rzeczywistości człowiek straci władzę. A Polacy odzyskają swoje prawo do życia w państwie, które pomaga żyć ludziom, a nie narzuca im, jak mają żyć. I to jest właśnie stawką tych wyborów. Dlatego musimy je wygrać. Sondaże PiS-u spadają, opozycja wspólnie może i powinna wygrać te wybory i stworzyć rząd. Chyba że Kaczyńskiemu uda się powtórzyć niesławny manewr z przekupstwem radnego Kałuży na Śląsku. Przekupić kogoś z opozycji, by zachować swoją władzę. To jest ich polityka. Dlatego dziś z tego miejsca zwracam się z apelem do wszystkich sił opozycji. Do PSL-u z Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od 4 lat systematycznie go niszczy. Zwracam się do panów Kosiniaka-Kamysza i Kukiza, do Czarzastego, Zandberga i Biedronia, do liderów Konfederacji o jasne zapewnienie. Po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim. Większość Polek i Polaków od nas tego oczekuje. By jutro mogło być lepsze. Zwyciężymy!